Dzień dobry. Oto drugi z pięciu wykładów, jakimi Pan Bóg obdarzył mnie w roku 2020. Dzisiejszy nosi tytuł Czy jesteś Helim dzisiejszych czasów? Kiedy analizowaliśmy historię Uzzy, koniecznym było wspomnieć o tym, że Arka Przymierza dostała się w ręce Filistynów. To smutne wydarzenie było tłem dla historii Uzzy i wniosków, jakie z niej wyciągnęliśmy. I zainspirowało mnie, aby zanalizować głębiej przyczyny, dla których Arka Przymierza dostała się do obozu nieprzyjaciół Boga. Przeczytałam o tym w duchu proroczym i zrozumiałam, że jest to bardzo aktualny temat, który musi być znowu przypomniany, odkurzony i uczyniony kluczowym, gdyż od tego, jak ten temat przyjmiemy w naszych sercach, taki wybierzemy los dla naszego dalszego życia, w tym i wiecznego. Jeśli nie odczytamy właściwie tego, co przydarzyło się Izraelowi za czasów życia Heliego, jeśli nie wyciągniemy z tej historii głębokich wniosków, szczególnie teraz, w latach, gdy kończy się era grzechu na tej ziemi i sądy Boże mają ją nawiedzić, a Jezus ma przyjść po swój lud, to uważajmy i bądźmy bardzo czujni, abyśmy poprzez sentymentalizm i humanizm, które są w nas głęboko zakorzenione, i my sami nie zostali osądzeni, i aby wyrok śmierci nie stał się naszym udziałem. Dajmy Bogu prawo do nas samych i pokażmy, że mamy Jego charakter i gotowi jesteśmy wypełniać Jego wolę, choćby była dla nas bardzo trudna, bo wiążąca się z wyborem Boga ponad naszych najbliższych członków rodzin, jeśli ci nie chcą podążać za swym Zbawicielem. Przytoczę teraz dość obszerne fragmenty z Ducha Proroczego z książki pod tytułem Patriarchowie i Prorocy. Najpierw z rozdziału pod tytułem Heli i jego synowie. Są to strony 441 do 445, wydanie trzecie. Proszę, abyście czytając te fragmenty pomyśleli o sobie i odnosili fakty z historii Heliego do swojego życia. Możecie nawet czytać czy słuchać tę historię, zamieniając imię Heliego na własne. Zatrzymujcie się niejednokrotnie nad poniższymi słowami. W formie pisemnej, to w kwadratowych nawiasach, umieszczam moje komentarze, które uwspółcześniają tamtą historię i pozwalają przenieść jej wydarzenia i wnioski z niej w nasze obecne, codzienne, praktyczne i pobożne życie. Zacznijmy. Oto pierwszy fragment z Ducha Proroctwa. Heli był kapłanem i sędzią Izraela. Zajmował najwyższe i najbardziej odpowiedzialne stanowisko pośród ludu Bożego. Jako mąż wybrany przez Boga do pełnienia uświęconych obowiązków kapłaństwa i obdarzony najwyższym autorytetem sędziowskim, powinien był Heli świecić ludowi przykładem. Mój komentarz. Dzisiaj to ojcowie, czyli głowy rodzin, szczególnie tych z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, jak i tych, co mienią się wierzącymi, są takimi powołanymi kapłanami, którzy powinni świecić przykładem sąsiadom i całemu społeczeństwu tym, jak powinno się zarządzać domem Bożym, tak aby Bóg miał w tym domu upodobanie. Czy wiele znacie takich rodzin? Oto kolejny fragment. Wywierał on przemożny wpływ na życie pokoleń Izraela, chociaż rządził narodem, nie panował nad własnym domem. Mój komentarz. Czy czegoś wam to nie przypomina? Smutna rzeczywistość dookoła nas. Iluż to mężów Bożych nie może na przykład przyjechać do nas na święto namiotów, bo żona im nie pozwala. Iluż nie może zorganizować nabożeństwa sobotniego we własnym domu, bo żona im nie pozwala. Iluż boi się zwrócić na coś żonie uwagę, bo usłyszą oczywiście nie. Kolejny fragment. Heli był pobłażliwym ojcem. Przedkładając nad wszystko spokój i wygodę, nie wykorzystał swej władzy i ojcowskiego autorytetu, aby wykorzenić ze swych dzieci złe skłonności i namiętności. Zamiast upominać i karać, Heli wolał pozostawić im wolną rękę i pozwolił wybrać własną drogę postępowania. Zapytam was, jak bliskie są wam te słowa?
Czy wy również tak postępujecie? Kolejny fragment. Zamiast potraktować sprawę kształcenia synów, czytaj dzieci, za jedno z najważniejszych zadań życiowych zlekceważył ją. Życie kapłana i sędziego nie upływało w nieświadomości. Znał on swój obowiązek i powinien był położyć kres wybrykom dzieci, które Bóg powierzył jego opiece. Heli nie wypełnił tego obowiązku, ponieważ wymagał on kategorycznej postawy wobec samowoli synów oraz ukarania ich, a nawet wydziedziczenia. Ulegał swoim synom we wszystkim, czego pożądali, nie zwracając uwagi na straszne skutki swego postępowania. Nie przygotował ich do służenia Bogu i do obowiązków, których wymagało życie. Heli pozwolił opanować się swoim dzieciom. Ojciec uzależnił się od dzieci. Zadam wam pytanie, czy te słowa dotyczą tylko ojców dzisiejszych czasów, czy matek również? Jak myślicie? Czytajmy dalej. Przekleństwo grzechu objawione w demoralizacji znamionowało postępowanie synów Heliego. Nie mieli oni właściwego wyobrażenia o istocie Bożej ani jego świętych prawach. Służbę Bożą uważali za rzecz zwyczajną. Od dzieciństwa przyzwyczaili się do niej i do świątyni. Nie wpłynęło to jednak dodatnio na ich pobożność. Przeciwnie, stracili wszelkie poczucie świętości w odniesieniu do służby Bożej. Mój komentarz. Gdy dzieci obserwują to pełne hipokryzji i braku wierności życie swoich rodziców, które charakteryzuje się zwykłą, pełną tradycyjnych i formalnych czynności religią, zamiast byciem prawdziwą świątynią Bożą, to bezczeszczenie praw Bożych staje się dla nich normą, przyzwyczajeniem i tracą wszelkie poczucie świętości. W takich domach nie ma żywego kontaktu ze Zbawicielem. W takich domach nie ma bojaźni Bożej. Duch proroczy. Ojciec nie utwierdzał swego autorytetu w oczach synów i nie wymagał szacunku dla siebie. Przez palce patrzył na zaniedbywanie przez nich obowiązków związanych ze służbą świątynną. Mój komentarz. Czytaj to w ten sposób, w ten fragment powyższy, że to rodzice przez palce patrzą na to, że ich dzieci zaniedbują codzienne obowiązki związane z praktyczną pobożnością. Małżonkowie również zaniedbują codzienne obowiązki związane z praktyczną pobożnością, gdyż nawet ich nie znają, skoro nie czytają i nie zgłębiają słów ducha proroczego. Wszyscy udają, że wszystko jest dobrze. Kolejny fragment z ducha proroctwa. Zatrute owoce niedowiarstwa i buntu dojrzały w nich, w synach Heliego, kiedy osiągnęli wiek męski. Mimo całkowitej nieprzydatności do sprawowania służby Bożej, synowie Heliego zostali kapłanami. Mój komentarz. Dziś w taki sposób wielu zostaje księżmi czy pastorami w kościołach. Inni ewangelizują, a są zupełnie do tej służby nieprzydatnymi, gdyż nie mają osobistej łączności z Bogiem i są raczej wyznawcami suchej tradycji, aniżeli mężami wiary. Kolejny fragment. Bóg dał dokładne i szczegółowe wskazówki co do składania ofiar. My również dostaliśmy w duchu proroczym dokładne, szczegółowe, praktyczne wskazówki, jak być pobożnym w codziennym życiu. Ale tak jak synowie Heliego i sam Heli, ignorujemy je, lekceważymy, bo po prostu ich nie czytamy i nie wprowadzamy w życie. A przecież nasze wyrzeczenia, zapieranie się grzechu są naszym systemem ofiarniczym dzisiejszych czasów. Ale my tych szczegółowych i dokładnych wskazówek dotyczących tego, z czego mamy złożyć Bogu ofiarę w naszym codziennym życiu, nie traktujemy poważnie. Kolejny fragment ducha proroctwa. Jednakże ludzie ci wprowadzili do służby Bożej swój lekceważący sposób odnoszenia się do spraw świętych i zakonu. Nie poświęcali dość uwagi składaniu ofiar, które miały być wykonywane w bardzo uroczysty sposób.
Synowie Heliego, zamiast przestrzegać uroczystego symbolu służby, szukali jedynie sposobności dogadzania swym pożądliwościom. Czy i nas dzisiaj nie charakteryzuje bardzo płytkie podejście do spraw duchowych? Czy i my nie odnosimy się lekceważąco do spraw dotyczących naszej codziennej pobożności i duchowości? Czy zgłębiamy charakter Boży, rozmyślając minimum godzinę dziennie nad ostatnimi chwilami życia Jezusa? Czy dzień w dzień czytamy książki takie jak Życie Jezusa, czyli Pragnienie wieków, Nauki z góry błogosławienia, aby zgłębiać charakter Jezusa, który objawił nam Ojca? Czy i my dzisiaj, choć mienimy się wierzącymi, nie dogadzamy swoim niskim namiętnościom w diecie, ubiorze, słownictwie, opiniach, politycznych poglądach, reakcjach, zupełnie odrzucając rady ducha proroctwa dotyczące wymienionych właśnie aspektów życia? Jakże często na portalach społecznościowych czy w innych wypowiedziach identyfikujemy się z bezbożnymi i jeszcze kopiujemy i powtarzamy ich pseudo-złote myśli. Kolejny fragment z ducha proroctwa. Ci bezbożni, nieuczciwi kapłani zniesławili swój święty urząd, posuwając się do nikczemnych i poniżających praktyk. Wielu brzydziło się postępowaniem Hofniego i Pinechasa i przestało uczestniczyć w obrzędach. I tak oto służba, którą Bóg ustanowił, została wzgardzona i zaniedbana, ponieważ przedostało się do niej zło. Bezbożność, rozwiązłość, rozpusta, a nawet bałwochwalstwo zaczęły szerzyć się z niespotykaną siłą. Czy wasze rodziny są wzorem i przykładem świętości? Czy Bóg prawdziwy objawia się w waszych domach? Na przykład w waszych żonach, mężach, matkach, ojcach, dzieciach? I czy wasi sąsiedzi mogą poznać działanie Boga żywego dzięki wam? Czy domy pastorów są przykładem porządku Ewangelii, w których Jezus może się przechadzać? O księżach i biskupach to w zasadzie nie powinno się wspominać, gdyż oni, nie mając domów w sensie rodzin, już z tego powodu powinni być zdyskwalifikowani do tej służby, jako że napisane jest w Słowie Bożym: prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup, doglądający, zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, niezadzierżysty, lecz łagodny, nieswarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? To był fragment Słowa Bożego, a teraz kolejny fragment z Ducha Proroctwa. Heli popełnił wielki błąd, zezwalając swym synom na pełnienie służby w świętym przybytku. Usprawiedliwiając ich postępowanie pod różnym pretekstem, stał się niewrażliwy na ich grzechy. Jak często usprawiedliwiasz grzech swoich najbliższych, swoich dzieci, bo po prostu boisz się konsekwencji, jakie by pojawiły się, gdybyś zaczął ich prawdziwie napominać? Kolejny fragment ducha proroctwa. W końcu przepełniła się czara i nie mógł dalej przymykać oczu na ich przestępstwa. Lud narzekał na bezprawie i rozgoryczenie opanowało arcykapłana. Nie śmiał dłużej milczeć. Synowie jednak troszczyli się tylko o siebie, a otoczenie nic ich nie obchodziło. Smutek ojca ich nie wzruszał. Choć wydawałoby się, że Heli zaczął coś robić, mówić, to jednak efektów nie było. Dlaczego? Czy pomimo tego, że Heli przemówił, że ty czasem przemawiasz do sumień, serc, rozsądku swoich najbliższych, to jednak ta kompletna nieczułość na to, co duchowe, objawia się również w twoich domownikach? Oto odpowiedź ducha proroczego. Nieśmiałe jego napomnienia nie wywierały żadnego wrażenia. Jakkolwiek znali skutki grzechu, nie chcieli zmienić trybu życia. Czy i ty mieszkasz z kimś, kto od lat kpi sobie i lekko traktuje lub nie dość poważnie podchodzi do tego, co Boże,
i nie chcę zmienić trybu życia pomimo Twoich nieśmiałych napomnień. Czytajmy dalej. Gdyby Heli postępował wobec synów zgodnie z prawem, musiałby zrzucić ich z urzędu i ukarać śmiercią. Heli, jak wiesz, nie miał tej siły moralnej, jaką wykazali się Lewici pod górą Synaj, gdy Mojżesz wezwał ich do zabijania najbliższych, którzy odważyli się ulepić złotego cielca i oddać mu chwałę. Czy ty masz tę siłę moralną, która mając swoje źródło w Bogu daje moc do tego, by sprzeciwić się złu we własnym domu i każe stawiać granice i warunki dzieciom, żonie, mężowi, matce, ojcu? Czy ty masz tę odwagę, która potrafi być stanowcza i poniesie ciężar ewentualnych przykrych konsekwencji? Czy raczej tak jak Heli, od lat już ignorujesz i zaniedbujesz swoje powinności względem swego Ojca w niebie, przedkładając ponad Niego zepsutych członków swojej rodziny? Czytajmy dalej Ducha Proroczego. Lękając się publicznego sądu i potępienia dla nich, Heli utrzymywał ich nadal na stanowisku, które wymagało pełnego zaufania. Zezwolił na to, by żyjąc w sposób grzeszny, pełnili świętą służbę Bożą. W ten sposób naruszył istotę prawdy i błędu tego nawet upływający czas nie mógł zatrzeć. Sędzia Izraela zaniedbał swej pracy, dlatego Bóg ujął całą tę sprawę w swoje własne ręce. Heli brnął w zło. Czy i ty brniesz w zło? Tolerujesz zło? Patrzysz na nie codziennie i nadal tylko nieśmiało prosisz o zmianę, dlatego że tak bardzo boisz się niekorzystnych i przykrych konsekwencji? Lepiej zawczasu uporządkuj swój dom, zanim Pan Bóg będzie musiał wziąć twoją sprawę we własne ręce, bo wtedy już dla ciebie też może nie być miłosierdzia. W liście do Hebrajczyków czytamy przecież, że straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Czytamy dalej w duchu proroczym. Heli zamiast napiętnować swoich synów za wysoce niemoralne prowadzenie się, dopuścił, aby urząd Boży, który miał być błogosławieństwem dla Izraela, stał się odpychającym. Wielu, widząc rozdwojone duchowo, niby wierzące małżeństwa, zaczyna uważać tę instytucję za odpychającą. Bo skoro już nawet małżeństwa ludzi wierzących nie są szczęśliwe, a dzieci w tych małżeństwach są krnąbrne i nieposłuszne i często same odchodzą od Boga, bo wolą światowe życie w mieście i to, co robią ich rówieśnicy w świecie, aniżeli składanie Bogu ofiary z samego siebie, to skąd czerpać nadzieję, że małżeństwo ma w ogóle sens? Czytajmy dalej w duchu proroczym. Ci, którzy ulegają swym słabościom, bo są zaślepieni w stosunku do swoich dzieci oraz zaspokajają ich pragnienia, wypaczając nadaną sobie przez Boga władzę w potępianiu grzechu i naprawianiu zła, wykazują, iż stawiają wyżej występne dzieci niż Boga. Bardziej zależy im na dobru dzieci niż na chwale Bożej. Pragną raczej przypodobać się własnym dzieciom niż Panu Bogu, lekceważąc zasady Jego służby i nie piętnując zła. Kompletnie niezrozumiała jest ta krótkowzroczność rodziców, którzy w taki sposób pokazują, że nie kochają swoich dzieci ani siebie nawzajem. Czy i ty jej ulegasz? Kolejny fragment ducha proroctwa. Bóg powierzył Heliemu, arcykapłanowi i sędziemu Izraela, stan moralny i religijny narodu, a szczególnie obarczył go odpowiedzialnością za synów. Nam, którzy jesteśmy, powinniśmy być kontynuatorami duchowego dziedzictwa Izraela i którzy głęboko w sercu nosimy poselstwo posłane pionierom Adwentyzmu Dnia Siódmego, którzy mieli być wybranym narzędziem Bożym do niesienia światu Bożego światła, Pan Bóg powierzył stan moralny i religijny nie tylko naszych rodzin, ale naszego narodu, ba, wszystkich narodów na tej ziemi. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, kiedy kolejny raz unosimy się dumą i nie ugniemy głowy przed naszymi głowami, zwierzchnikami, mężami, pracodawcami?
władzą i w ten sposób odmówimy objawienia się Jego charakteru w nas? Czy myślimy o tym wtedy, gdy odrzucamy głos Ducha Bożego wypowiedzianego ustami innej osoby lub zawartego w książkach ducha proroctwa? Czytajmy dalej. Na początku powinien był Heli powstrzymać złą metodą łagodnego przekonywania. Ten etap nie jawi się jeszcze tak źle. Łagodne przekonywanie to nawet nasza specjalność, ale na tym się kończy. Pisze, że nasza specjalność, bo jako ludzie wierzący uważamy, że tylko łagodność, delikatność i cierpliwe znoszenie czyjegoś złego zachowania nam przystoi. Zresztą nie odróżniamy bierności, bezsilności, braku naszego duchowego zaangażowania, letniości, tolerancji wobec grzechu i panoszącego się zła, tchórzostwa od łagodności, delikatności i cierpliwego znoszenia słabości bliźniego. I mylimy ze sobą te pojęcia, błędnie oceniając i komentując nasze zachowania. Gdy nasze łagodne przekonywanie nie działa, to po prostu odpuszczamy i pozwalamy złu na panoszenie się. Tymczasem, kolejny fragment ducha proroctwa, kiedy to nie skutkowało, powinien był zastosować najsurowsze kary. I to jest ten moment, do wykonania którego prawie nikt z dzisiejszych mężów Bożych nie jest już zdolny. Tak bardzo brakuje w nas Ducha Bożego, że wyegzekwowanie zmiany zachowania czy doprowadzenie do skruchy naszych najbliższych jest w większości z nas już niemożliwe. Boimy się własnej stanowczości, zdecydowania i konsekwencji w naszych zachowaniach. Stanowczość, zdecydowanie i brak kompromisu z grzechem w wielu mężach Bożych dzisiejszych czasów nie istnieje. Mężczyźni Boże nazbyt często są zbyt miałcy w relacjach ze swoimi żonami. Są bierni, bezsilni wobec postaw swoich żon, nawet tych pozornie bardzo pobożnych, przez co w wielu mężach zbiera się powoli frustracja, która z kolei powoduje, że stają się nagle nieopanowani i wybuchają złymi emocjami, przez co z kolei tracą autorytet u swoich żon i wywołują w nich lęk przed samymi sobą. Inni zostają po prostu cały czas bierni, wyobcowani i tracą z oczu prawidłowy kierunek do celu Bożego. A żona narzeka, że nie ma prawdziwego mężczyzny w domu, choć sama wcale mężowi nie pomaga stać się dojrzałym w męskiej doskonałości mężem. Każda niewiasta potrzebuje głowy i związanego z nią mądrego prowadzenia. Nawet ta, która czy przede wszystkim ta, która jest pobożna i pragnie wykonywać wolę Bożą, potrzebuje w mężu mądrego przewodnika, opiekuna. Wiele artykułów pisałam o konieczności powrotu do wiary biblijnej, której niewiasta jest uległa mężowi swemu i że jest to jedyny prawidłowy rodzaj zachowania się kobiet. Ale teraz, od pewnego czasu, drugi chyba raz, silnie odczuwam Boży nakaz, bym jako niewiasta właśnie uświadamiała mężczyznom, mężom Bożym, ogromną potrzebę, aby zaczęli rządzić w swoich domach, dając swoim żonom i dzieciom jasny przekaz, że to oni muszą się w domach czuć swobodnie, mogąc żonie wszystko powiedzieć, przekazać, wymagać, prosić i że nie będą słyszeć słowa nie albo ale ja tak nie uważam. Powinni umieć to robić stanowczo i zdecydowanie, w sposób, który nie zna sprzeciwu, zawsze mając swoją głowę zanurzoną w Jezusie Chrystusie. Żona, która sobie na coś takiego nie pozwoli, pokazuje tylko, że nie jest żoną, że nie daje do siebie prawa mężowi i że zabrania mężowi rządzenia w sobie. Również dzieci, które nie słuchają rodziców i nie pozwalają im na stanowcze i zdecydowane słowa wobec siebie, wymawiają w ten sposób rodzicom posłuszeństwo. To ciągłe pseudo liczenie się Bożych mężów z ich żonami, że do nich nie można się odezwać tak czy inaczej, bo one zaraz się zamkną w sobie, bo to je zrani, czy spowoduje, że czegoś nie zrozumieją, to jest tak naprawdę pozwalanie na okazywanie dumy przez żony i wręcz pomoc im w pielęgnowaniu swego złego stanu. Niestety, choć lata całe nawołuję i piszę o tym, aby żony były uległe swoim mężom, to jednak to wy, mężowie, odpowiecie ostatecznie za ich i swój upadek.
Niestety, ale to wy będziecie ostatecznie pociągnięci do odpowiedzialności za pobłażliwość, jaką okazywaliście swoim żonom i dzieciom w kwestiach duchowych i niewykonywaniu woli Bożej. Odpowiecie za brak rozpoznania i potępiania grzechów w swoich domach, jak również za brak ukarania grzeszników. Jeśli są w was cechy Heliego, którego bardzo pociągało to, co duchowe i Boże, ale nie był zdolny do zdecydowanego i konsekwentnego działania na rzecz swoich najbliższych w kwestii ich wieczności, bo być może musiałby uznać to, że straciłby synów, to ostatecznie tak i tak ich stracicie, bo swoją pobłażliwością tak i tak doprowadzicie do śmierci wiecznej swoje żony, dzieci i siebie. Jeśli zadowala was tylko doczesność z nimi i to doczesność marnej jakości, to tylko udowadniacie tym, że wasze serca nie należą do Boga Ojca. Tak niestety było z Helim. Czytajmy dalej. Heli ściągnął na siebie niełaskę Bożą, ponieważ nie potępił grzechu i nie ukarał grzeszników. Nie był teraz w stanie utrzymywać moralności w Izraelu. Ci, którzy nie mają dość odwagi, aby napiętnować zło i nie czynią gorliwych wysiłków w kierunku oczyszczenia rodziny i Kościoła Bożego, będą pociągnięci do odpowiedzialności za zło, będące rezultatem zaniedbania obowiązków. Pamiętajmy o powyższych słowach, gdy kolejny raz usprawiedliwiamy zło w naszej rodzinie, szukając dookoła winnych. Gdy kolejny raz pobłażliwie lub z rezygnacją machamy na coś ręką, bo nie mamy moralnej siły postawić warunków, by w ten sposób zatrzymać falę zła w naszych domach i zborach. Kolejny fragment ducha proroctwa. My również będziemy odpowiadać za zło, któremu mogliśmy zapobiec, wykorzystując naszą władzę rodzicielską czy kaznodziejską. Będziemy za to odpowiadać jak za własne winy. Heli nie kierował swym domem zgodnie z zasadami prawa Bożego odnoszącymi się do rządów rodzinnych. Kierował się własnym sądem. Odpowiedz sobie dziś na pytanie, czy i ty kierujesz swoim domem w zgodzie z zasadami prawa Bożego, czy raczej własnym sądem? Jeśli kierujesz się własnym osądem, to lepiej natychmiast zacznij się kierować prawami Bożymi, zanim one same osądzą ciebie i zanim twoi ukochani zginą. Kolejny fragment. Miłość ojcowska kazała Heliemu przymykać oczy na grzechy synów we wczesnym dzieciństwie, przy czym Heli obiecywał sobie, że dzieci wyrosną z tych złych skłonności. Czyż nie przypomina to wam waszego błędnego sposobu myślenia, tego ciągłego, fałszywego pocieszania się, że dzieci z czegoś tam wyrosną, bo jak będą starsze, to niby same coś tam lepiej zrozumieją, czy też łatwiej będzie do nich przemówić. Czytajmy dalej. Wielu ludzi popełnia i dzisiaj ten błąd. Sądzą, że lepiej wiedzą, jak należy wychowywać dzieci, niż to Bóg wyłożył w swoim słowie. Nie zwracając uwagi na ich złe skłonności, uspokajając siebie, że dzieci są zbyt małe, aby je karać, mówią sobie, poczekajmy, aż będą starsze, a wtedy będzie można przemówić do ich rozsądku. W ten sposób złe nawyki zakorzeniają się, stając się drugą naturą człowieka. Dzieci rosną i rozwijają się bez żadnych hamulców, a złe cechy charakteru pozostają na całe życie przekleństwem, którego udzielą innym. Także typowy schemat myślowy opisany został powyżej około 100 lat temu już. Czyż nie jest i dzisiaj tym samym schematem wielu z nas, twoim schematem? Czy i ty jak Katarynka nie powtarzasz wytartych frazesów, że na przykład dziecko samo z tego czy owego wyrośnie bez twojego udziału? Czytajmy dalej. Nie ma większego zła dla rodziny, jak zbyt pobłażliwe wychowanie młodzieży. Zadam wam pytanie. Czy jesteś pobłażliwy dla swoich dzieci? Czytajmy dalej z ducha proroctwa. Gdy rodzice spełniają każde życzenie dzieci i ulegają ich kaprysom,
Mimo przeświadczenia, że nie służy to ich dobru, dzieci zatracają szacunek dla rodziców, dla autorytetu Bożego i ludzkiego. Oddają się w ręce szatana. Postępowanie źle zorganizowanej rodziny wpływa w sposób zgubny na całe społeczeństwo. Dopiero co w czasie wykładów mojego męża podczas Święta Namiotów 2020 roku mieliśmy okazję posłuchać, jak przemożny i błogosławiony jest z kolei wpływ jednej dobrze zorganizowanej, dobrze zdyscyplinowanej i prowadzonej w porządku Bożym rodziny. A tutaj zupełnie odwrotne doświadczenie. Postępowanie jednej źle zorganizowanej rodziny zgubnie wpływa na całe społeczeństwo. Jaka jest Twoja rodzina? Czyim jest świadkiem? Po której stronie stoi? Czytajmy dalej. Zło jest zaraźliwe, gubi rodziny, niszczy społeczeństwa, rujnuje rządy. W wypadku Heliego wpływ jego był o wiele potężniejszy niż przeciętnego człowieka. Życie rodziny Heliego znane było Izraelowi i wywierało wpływ na cały naród. Nas, ludzi, którzy mówimy o sobie, że jesteśmy wierzący, że czytamy Biblię, inni ludzie zaczynają inaczej słuchać, przyglądają się naszemu życiu. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bacznie nas obserwują i oceniają, czy warto im samym uwierzyć Bogu i iść pod prąd. Jaką odpowiedź sobie dają, gdy patrzą na Twoją rodzinę? Że warto iść za Jezusem? Czy niekoniecznie? Że wtedy jest zupełnie inaczej? Lepiej? Czy że w sumie to nie ma o co się bić i przestawiać życia do góry nogami? Czytajmy dalej. Ujemne, a nawet wręcz zgubne skutki zaniedbywania obowiązków, kroczenie po drodze najmniejszego oporu i umiłowanie łatwych wygód dały się poznać w tysiącach domów, które naśladowały przykład idący z góry. Kiedy zamyka się oczy na złe nawyki dzieci i robi się z religii rzemiosło, stawia się prawdę Bożą pod znakiem zapytania. Czy postępowanie Twojego domu i Twoje osobiste postępowanie wobec Twoich domowników stawia prawdę Bożą pod znakiem zapytania? Czytajmy dalej. Chrześcijaństwo danego domu wtedy jest prawdziwe, kiedy promieniuje na zewnątrz. Czyny mówią za siebie lepiej niż najgorliwsze słowa pobożności. Jeżeli wyznawcy chrześcijaństwa nie czynią żarliwych, a czasem bardzo ciężkich wysiłków, aby dom ich świadczył o dobrodziejstwach, które daje wiara w Boga, postępują jak Heli i zniesławiają ideę chrystusową, ściągając ruinę na siebie i swój dom. Czy dla powyższych słów potrzeba jeszcze komentarza? Czytajmy dalej. O ile wielkie jest zło, jeżeli w zwykłych domach wpływ rodziców jest karygodny, to stokroć gorsze wpływy roztaczają rodziny nauczycieli ludu. Kto dziś jest nauczycielem ludu? Ludzie wierzący, adwentyści Dnia Siódmego. Czytajmy dalej. Jeżeli bowiem oni popełniają błąd i niewłaściwie prowadzą swe domy, przykładem swym doprowadzają wielu ludzi do zboczenia z drogi prawej. Wina rodziców jest tym większa, im bardziej odpowiedzialne zajmują stanowisko. Rodzinie Arona dane były wielkie obietnice dobrodziejstwa, jeżeli zawsze postępować będzie zgodnie ze wskazówkami Bożymi. Była ona dana jednak pod warunkiem, że oni, potomkowie jego, poświęcą się całkowicie pracy w świątyni w prostocie serca i będą oddawać cześć Bogu wszystkimi środkami, służąc Bogu, a nie własnym interesom. A więc jednak Boże obietnice są warunkowe, jak czytaliśmy przed chwilą. Nie bądźmy zbyt pewni siebie. To, że nawet jakieś małżeństwo zostało przez Boga połączone, nie oznacza jeszcze, że wygra bój z pokusami, jeśli nie pielęgnuje Bożej miłości, opartej na zasadach wyłożonych w Słowie Bożym. Jeżeli mąż nie kocha żony swojej, tak jak Chrystus umiłował Kościół swój, a żona nie poważa męża, to nawet jeśli są przez Boga połączeni, nie ostoją się. Czytajmy dalej.
Heli i jego synowie poddani zostali próbie i Pan uznał ich za niegodnych wzniosłego stanowiska kapłanów w jego świątyni. Bóg oświadczył, że będą wzgardzeni. Bóg nie mógł obdarzyć ich dobrocieństwami, które zamierzał im ofiarować, gdyż zawiedli jego zaufanie. Czyli ty zawodzisz Boże zaufanie. Czytajmy dalej. Przykład tych, którzy oddani są świętej służbie, winien wzbudzać uwielbienie i szacunek dla Boga i ludzi i napawać ich lękiem, aby Boga nie obrazić. Czy tak jest z nami? Czy jest w nas uwielbienie i szacunek dla Boga i czy napawa nas lękiem to, że moglibyśmy Boga czymś obrazić? Powiedzmy sobie szczerze, w większości z nas nie ma bojaźni Bożej. Czytajmy dalej. Ludzie stojący na miejscu Chrystusowym, 2 do Koryntian 5:20, wybrani do niesienia ludowi Bożego poselstwa, miłosierdzia i pojednania, pod osłoną swego świętego powołania, oddający się samolubnym i zmysłowym uciechom, stają się czynnymi agentami szatana. Czy oddajesz się zmysłowym uciechom lenistwa, lenistwa duchowego, braku odpowiedzialności za innych, objadania się niezdrowymi i zdrowymi pokarmami, nieposłuszeństwa, lekceważenia poleceń, wskazówek, rad Bożych, unoszenia się gniewem, egzaltacją? Czy pozwalasz dumie rządzić w tobie? Czy twoja cielesna natura bierze górę w różnych chwilach twojego życia? Pozwól Bogu zbadać swoje nerki, wątrobę, serce, umysł, a dowiesz się prawdy. Oby tylko nie było już za późno. Czytajmy dalej. Podobnie jak Hofni i Pinehas, ci ludzie powodują, że inni czują odrazę i brzydzą się składaniem ofiar pańskich. Takie niegodziwe praktyki mogą być uprawiane tylko przez pewien czas, a kiedy ujawni się ich prawdziwy charakter, wiara ludu narażona zostaje na wstrząs, który często w swych skutkach podkopuje zaufanie ludzi do religii. Przestają wierzyć tym, którzy głoszą i nauczają Słowo Boże. Poselstwo prawdziwego sługi Chrystusowego zostaje przyjęte z wahaniem i wątpliwością, bo wciąż wyłania się pytanie, czy człowiek ten okaże się podobnym do tamtych, których uważaliśmy za świętych, a okazali się obłudni? W ten sposób Słowo Boże traci na mocy, jakie wywierało na duszę ludzką. Obyśmy nie byli powodem tego wielkiego zgorszenia. W tej pierwszej części tego artykułu przytoczyłam przyczyny, które spowodowały, że Pan Bóg zdecydował się na wykorzystanie bardzo drastycznych metod, aby ukarać złe postępowanie Heliego wobec jego synów i w konsekwencji wobec całego narodu oraz narodów ościennych i zatrzymać ten pełen buntu i braku posłuszeństwa pochód ludzkości ku zagładzie i demoralizacji. Gdybyśmy mieli kilkoma słowami podsumować te przyczyny, to powiedzielibyśmy, że była to pobłażliwość wobec złego zachowania rodziny i lekceważenie szczegółowych rad i wskazówek Bożych dotyczących praktycznego, codziennego, pobożnego życia. Z czego wynikała ta pobłażliwość? Z tego, że Heli nie miał bardzo osobistej i opartej na prawdziwej, wiernej, stabilnej emocjonalnie, trwałej, osadzonej na fundamencie Bożym miłości do swojego osobistego Zbawiciela. Miłości, która dawałaby mu siłę moralną do przeciwstawienia się złu w jego synach. Jego relacja z Jezusem była zachwiana, bo gdyby była zakorzeniona w Bogu, Heli pokonałby wszystkie swoje słabości i stałby się Bożym narzędziem do wykonywania sprawiedliwości w swoim domu, jak i w całym narodzie. Heli nie zaufał, że Pan Bóg byłby jego pomocnikiem, powiernikiem, przyjacielem i opoką w tym niełatwym zadaniu wyciągania konsekwencji wobec złego zachowania jego synów. Heliemu łatwiej było stracić święte relacje z Bogiem, aniżeli z synami. Wolał wydać na straty więź z Bogiem,
aniżeli przeciwstawić się synom. Gorzko za to zapłacił on i cały naród. Posłuchajmy. Teraz będę czytać obszerne fragmenty z rozdziału pod tytułem Skrzynia przymierza w rękach Filistynów. Są to strony 446 do 454 z książki Patriarchowie i Prorocy Ellen White, wydanie trzecie. Tym razem dotyczące już konsekwencji, jakie miały spaść na Heliego za to, że nie zatrzymał w porę zła panoszącego się w jego domu. Przeczytajmy pierwszy fragment z tego drugiego rozdziału. Rodzina Heliego otrzymała nowe ostrzeżenie. Bóg nie mógł komunikować się z arcykapłanem i jego synami. Grzechy jak gęsta chmura oddzielały ich od obecności Ducha Świętego. Wśród ogólnie panującego zła tylko Samuel, wiemy, że był to syn Anny, o której też wspomnę w jednym z kolejnych wykładów, pozostał wierny niebu. Za jego pośrednictwem jako proroka najwyższego miał być wykonany wyrok Boży nad domem Heliego. Czytajmy dalej. A pachole Samuel służyło Panu przed Helim. Słowo Pańskie było w tych czasach rzadkością, a widzenia nie były rozpowszechnione. Pewnego dnia, gdy Heli leżał na swoim miejscu, oczy jego zaś zaczęły słabnąć i nie mógł widzieć, lecz lampa Boża jeszcze nie zgasła, Samuel spał w przybytku Pana tam, gdzie była skrzynia Boża. I zawołał Pan Samuelu, a on odrzekł, oto jestem. I przybiegł do Heliego i rzekł, oto jestem, wołałeś mnie. A on na to, nie wołałem, wróć, połóż się. I odszedł i położył się. Trzykrotnie był Samuel wzywany i za każdym razem usłyszał podobną odpowiedź. Wreszcie Heli doszedł do przekonania, że tajemniczy głos był głosem wezwania Bożego. Pan Bóg pominął swego wybranego sługę, aby porozumieć się z dzieckiem. Już ten fakt był gorzką, lecz zasłużoną karą dla Heliego i jego domu. Lecz żadne uczucie zawiści, wrogości lub zazdrości nie obudziło się w sercu Heliego. Ponownie dał się słyszeć głos. Dziecko odpowiedziało. I rzekł Pan do Samuela, donieś mu, że ja osądzę jego dom na wieki za grzech, o którym wiedział, że jego synowie znieważali Boga, a on ich nie strofował. Dlatego przysiągłem domowi Heliego, że grzech domu Heliego nie będzie zmazany ofiarą ze zwierząt, ani ofiarą z pokarmów na wieki. Heli nie wykazał skruchy. Wyznał wprawdzie swą winę, lecz nie wyrzekł się grzechu. Powyższe słowa są dla mnie najbardziej zatrważające, zastanawiające i zadziwiające ze wszystkich, jakie pojawiają się w tym artykule. Są to słowa, które każą się natychmiast zatrzymać i zbadać własne serce. Czyli ja czasem nie wyznaję tylko winy, ale nie odczuwam wcale skruchy. Przecież Heliego wzruszało to, co Boże. Kochał Samuela, syna Anny, którego wychowywał, a który był Boży. Więc dlaczego się nie skruszył? Przecież był czuły na głos Boga, słyszał Boży głos. Przeżywał grzeszny stan swoich synów, wiedział, że czynią zło. A jednak on nie wykazał skruchy. Jak to jest możliwe? On, mało tego, on wyznał winę, ale nie wyrzekł się grzechu. Nadal nie był zdolny do działania w Duchu Bożym. Pomyślmy teraz o sobie. Czy czasem często nie wyznajemy naszych win, ale dalej grzeszymy? Dalej nie naprawiamy naszych błędów. Nie czynimy zadość za zło, jakie popełniliśmy. Powtarzamy te same schematy, wręcz jakby niezdolni do poprawy, bo zbyt wiele musielibyśmy zmienić, zarzucić, zaprzeć się lub odpuścić. A my może chcemy coś kontrolować, więc wolimy udawać, że coś się może samo zmieni, że może członkowie rodziny sami dorosną, dojrzeją.
Czytajmy dalej ducha proroctwa. Lata mijały, a Bóg zwlekał z wykonaniem straszliwego wyroku. Bo Pan Bóg cierpliwie czeka, dając tym nam szansę. On jeszcze czeka. Czytajmy dalej. Wiele można by zrobić w ciągu tego czasu, by naprawić błędy przeszłości. Czy dobrze korzystamy z tego dodatkowego, danego nam czasu? Czytajmy dalej. Jednakże sędziwy kapłan nie podjął żadnych skutecznych środków, aby odwrócić zło, które plamiło przybytek pański i doprowadziło tysiące Izraelitów do moralnej ruiny. Czy wy podejmujecie się w swoich rodzinach skutecznych środków bycia wiernymi Bogu w najdrobniejszych kwestiach? Czy widzicie błogosławione efekty waszych działań? Czy doprowadzacie waszych bliskich do skruchy, do jasnego opowiedzenia się, czy idą dalej za Bogiem, czy za Baalem? Czy gotowi jesteście przyjąć i uszanować ich decyzję, jeśli jednak wybiorą zło? Czytajmy. Pobłażliwość Boża uodporniła serca Hofniego i Pinehasa. Stali się z czasem coraz bardziej zatwardziali w grzechu. Słowa ostrzeżenia i nagany udzielone domowi Heliego znane były całemu narodowi, gdyż kapłan je wyjawił. Sądził bowiem, że w jakiejś mierze wstrzyma falę zgubnych wpływów z przeszłości. Jak czytamy, cały czas Heli podejmuje się pewnych działań, kroków, wyjawia słowa ostrzeżenia, nagany całemu narodowi. Wydawać by się mogło, że taka szczerość jest prawdziwa. Tymczasem są to tylko zabiegi, które jak zasłona dymna mają na celu oddalenie od Heliego wymogu samodzielnego załatwienia spraw w swojej rodzinie. On czeka na coś z zewnątrz, że coś spoza niego pomoże mu zatrzymać to zło, że jakieś okoliczności z zewnątrz pomogą, gdy on wykona coś połowicznego. Heli jest świadomy, że zło, które pochłonęło jego synów, obnażone, najprawdopodobniej nie doprowadzi do zmiany serc jego synów. Czytajmy dalej. Przestrogi te jednak zlekceważył tak lud, jak i kapłani. Coraz bardziej rozzuchwalały się w swym bałwochwalstwie otaczające Izraela narody, które dobrze orientowały się w nieprawościach otwarcie praktykowanych w Izraelu. Narody te nie poczuwały się do winy. Inaczej wyglądałoby to, gdyby Izraelici zachowali wierność Bogu i stali się przykładem dla innych. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak wiele ludzi cię obserwuje i poprzez przykład, jaki dajesz ty i twoja rodzina, podejmuje decyzję, czy wybierze Boga prawdziwego, czy raczej powinnam powiedzieć, odrzuci Boga prawdziwego. Czytajmy dalej. Zbliżał się dzień rozrachunków. Zbliża się dzień pański. Bądź ostrożny i zachowaj wierność. Czytajmy dalej. Autorytet Boży został odrzucony. Jeśli tak się stanie w twoim życiu, albo w życiu twojej rodziny, że autorytet Boga zostanie odrzucony, to nie będzie już ratunku. Więc rób wszystko z miłości do nich w zdecydowanym i konsekwentnym działaniu, aby wręcz przymusić ich do wybrania Boga, który jest ich ochroną, ich zbawicielem i skałą, na której powinni budować prawdziwy dom. Czytajmy dalej. Wzgardzono nabożeństwem i zaniedbano je. Nie zaniedbuj osobistego nabożeństwa. Nie zaniedbuj możliwości spotkania się z wiernymi podczas na przykład święta namiotu w Gliniku Zaborowskim. Nie gardź nabożeństwami, które raz w miesiącu odbywają się w naszym domu każdą pierwszą sobotę miesiąca, gdyż, jak czytamy, stało się niezbędnym, aby Bóg przywrócił honor swemu imieniu, bo nadszedł czas końca. Czytajmy dalej.
I dotarło słowo Samuela do całego Izraela. Wyruszył tedy Izrael na wojnę z Filistyńczykami i stanęli obozem koło Eben-Haezer. Filistyńczycy zaś założyli obóz pod Afek. Wyprawę tę przedsięwziął Izrael bez zasięgnięcia rady u Boga, bez naradzenia się z arcykapłanem i prorokiem. Brnęli w zło i sami podjęli pewne niekorzystne dla siebie decyzje. Nadszedł czas rozrachunku. Ty też nawet nie wiesz, kiedy będzie o ten przysłowiowy jeden most za daleko, kiedy posuniesz się za daleko w swojej pobłażliwości, w swoim osądzie, w swoich decyzjach i nie będzie już odwrotu. Czytajmy dalej. Filistyńczycy ustawili się w szyku bojowym naprzeciw Izraela, a gdy walka rozgorzała, Izrael został pobity przez Filistyńczyków, którzy zabili na polu bitwy około 4000 mężów. A gdy lud przyszedł do obozu, rzekli starsi izraelscy: dlaczego Pan dopuścił dziś do naszej porażki od Filistyńczyków? Oni się dalej nie zatrzymują, dalej się nie zastanawiają, dlaczego ich ta porażka spotyka, ale mówią, jak czytamy dalej: sprowadźmy z Sylo do siebie skrzynię przymierza pańskiego. Niech wejdzie między nas i wybawi nas z ręki naszych nieprzyjaciół. Naród dojrzał, aby spadła nań kara Boża, ale jeszcze nie przejrzał, że to ich własne grzechy doprowadziły do klęski. Zdumiewa owa zatwardziałość serca i ślepota duszy, która nawet nad grobem ciągle nie umie się przyznać do swoich win. Czytajmy dalej. Pan Bóg nie udzielił zezwolenia, aby skrzynia przymierza towarzyszyła walczącej armii. Jednakże Izraelici wierzyli, że przy jej pomocy odniosą zwycięstwo. Podnieśli wielki krzyk, kiedy synowie Heliego przynieśli ją do obozu. Zdumiewa swoista bezczelność, tupet tamtych ludzi i innych wierzących, że śmiał jeszcze mówić o Bogu, powoływać się na Niego i chcieć od Niego ochrony, będąc Mu niewiernymi, kpiąc sobie z Jego woli i lekceważąc Jego wskazówki, napomnienia oraz rady wyrażone w duchu proroczym, jak i wypowiadane poprzez usta sług Bożych. Mój mąż często wspomina to, że 2 lata temu, gdy podczas święta namiotów pojawiło się poselstwo pod tytułem Odpocznienie w naturze, mówiłam, że naszą Bożą szczepionką i ochroną przed chorobami, zarazami i tym wszystkim, co nawiedza i nawiedzi teraz ten świat, jest wierność Bożym zasadom, w tym zasadom dietetycznym. To, jak się odżywiamy, nie dotyczy tylko i wyłącznie procesów biologicznych czy chemicznych w naszym organizmie, ale jest to wykazanie Bogu posłuszeństwa. To jest również okazanie wstrzemięźliwości wobec tego, co nam być może i smakuje, ale Panu Bogu się nie podoba. I czy ignorując te Boże zasady, na przykład dietetyczne, możemy dziś wymagać od Pana Boga ochrony w momencie, kiedy zarazy są na świecie? Zdumiewa postawa tych Izraelitów, którzy nadal nie łączą swoich grzechów i swojej grzesznej postawy z konsekwencjami, jakie zaczynają na nich spadać. Czyż i my dzisiaj nie wykazujemy się takim bezmyślnym brakiem umiejętności czy chęci łączenia i kojarzenia ze sobą pewnych faktów, by wyciągnąć z nich najlepsze duchowe wnioski? Czytajmy dalej. Filistyńczycy uważali skrzynię przymierza za bożka izraelskiego. Wszystkie potężne dzieła, które Jahwe czynił dla swego ludu, przypisywali mocy tej skrzyni. Teraz przestraszyli się i mówili: przybył ich Bóg do obozu. Biada nam, gdyż czegoś takiego dotąd nie było. Biada nam, kto nas wyrwie z ręki potężnego Boga. Filistyńczycy przypuścili gwałtowny atak, którego rezultatem było wielu poległych i klęska Izraela. 30 000 ludzi padło tego dnia i skrzynia Boża, i w tym miejscu już wiemy w jaki sposób, dostała się w ręce Filistynów. Obaj synowie Heliego polegli w obronie skrzyni. W ten sposób odwróciła się karta historii ludu Bożego, będąca świadectwem dla wszystkich przyszłych stuleci,
że nieprawość ludu Bożego nie ujdzie bezkarnie. Pan Bóg nie potraktował ich inaczej ze względu na znajomość, jaką z nimi mieli od lat, jaką z Nim mieli od lat. Sprawiedliwość Boża się objawiła i jest niezawodna, ale ogromny żal duszę ściska, że taki wstyd lud niby Boży przynosi wobec pogan swemu Bogu. Czytajmy dalej. Im większą posiada lud świadomość woli Bożej, tym większą popełnia winę, lekceważąc ją. My wiemy, że to właśnie Kościół Adwentystów Dnia Siódmego otrzymał przeogromną świadomość woli Bożej. I również wiemy, jak przeogromnie tę świadomość zakopał i zaczął mówić obcym głosem. Czytajmy dalej. Klęska, która spotkała Izraela, była straszliwa. Chwała, której była ona symbolem, miejsce, gdzie była utajona obecność i potęga Jahwe, zostały odjęte Izraelowi. Czy pamiętacie, gdy w modlitwie rano mówiłam, że dziś tą arką jest nasz umysł i serce, i czy nasze serce i umysł w swej wierności oddają Bogu chwałę, czy nie? Często nie doceniamy czegoś, gdy to mamy, ale gdy zostanie nam odebrane, jak na przykład Ezawowi pierworództwo, to ze łzami o to zabiegamy, ale jeśli nie okazujemy prawdziwej skruchy, to nie otrzymamy niczego z powrotem. Często nie wyobrażamy sobie, że mąż może od nas odejść, że możemy stracić pracę, zdrowie i nie szanujemy tego, co mamy, ale szemrzemy, psioczymy, czym zło życzymy Bogu. Zastanówmy się, co my w ogóle robimy? Gdzie jest w nas duch Syna Bożego, duch uległości, który nakazywał Izaakowi podawać ojcu ręce, gdy ten je wiązał, aby złożyć Izaaka ofiarę dla Boga? Czytajmy dalej. Ze świętą skrzynią kojarzyły się cudowne i zdumiewające objawienia prawdy oraz potęgi Bożej. Teraz skrzynia pańska nie przyniosła zwycięstwa, nie była dla nich obroną. Żałoba ogarnęła Izrael. Nie uświadomili sobie faktu, że wiara ich nie była prawdziwa. Ludziom wierzącym z Biblią kojarzą się piękne i cudowne zwycięstwa, a jednak nie traktują jej poważnie i do końca nie chcą ujrzeć prawdy. Wtedy Biblia staje się dla nich zwykłą książką. Nie jest już dla nich obroną. Czy i ty tak się bronisz przed prawdą? Czytajmy dalej. Dlatego stracili moc zwyciężania w imię Boże. Poprzednie zdanie z Ducha Proroczego jest dla nas odpowiedzią na pytanie, dlaczego grzeszymy? Dlatego, że staliśmy się niewierni. Dlatego nie ma w nas mocy zwyciężania w imię Boże. Dlatego nie ma w nas zwycięstw dla Chrystusa. I to teraz, w czasie, gdy Jego Królestwo, Królestwo Jezusa Chrystusa jest żywe i Jezus króluje teraz na ziemi i teraz możesz żyć bez grzechu, bo taki dał nam przykład ze swego życia tu na ziemi. To właśnie teraz tracisz moc do zwyciężania, bo nie jesteś wierny i nie ma w tobie wytrwałości. Nie masz miłości wobec swego Stwórcy. Czytajmy dalej. Zakon Boży zawarty w skrzyni przymierza był symbolem Jego obecności, ale lud nie zważał na przykazania Boże, lekceważył Jego zarządzenia i oddalił od siebie Ducha Bożego. Czytajmy Ducha Proroctwa. Odrzucając pisma Ellen White, lud Boży oddalił od siebie świadectwo Jezusa, czyli Słowo Boga, Ducha Bożego. Czytajmy dalej. Gdy lud był posłuszny świętym wskazaniom, Pan był z nim i moc Jego działała na korzyść ludu. Kiedy Izraelici przestali służyć Bogu i nie kojarzyli z Nim skrzyni przymierza oraz nie okazywali posłuszeństwa Jego objawionej woli, sama skrzynia Boża nie dawała nic więcej niż zwykła skrzynia. Stawała się ona wtedy dla nich tym, czym bożki dla bałwochwalców. Uważali, że posiada ona sama przez się moc, która daje ratunek. Naruszyli prawo zawarte w świętej skrzyni. Kult skrzyni pańskiej doprowadził do obłudy i bałwochwalstwa. Grzech oddalił lud od Boga, a on nie mógł zapewnić mu zwycięstwa,
dopóki nie odpokutują i nie wyrzekną się nieprawości. Nie wystarczało, aby skrzynia Boża i świątynia znajdowały się wśród Izraela, ani to, że kapłani składali ofiary i lud mienił się dzieckiem Bożym. Pan nie wysłuchuje tych, którzy chowają nieprawość w sercu. Napisano, że u tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki, nawet modlitwa jest ohydą. Nie wystarczy, że jesteś zanurzony w imię Jezusa. Nie wystarczy, że jesteś adwentystą i masz w domu Biblię. Jeśli nie masz w sercu wszystkich praw i poleceń, jakie Pan Bóg dał za pośrednictwem swoich sług, jesteś nikim. Czytajmy dalej. Kiedy armia izraelska wyruszyła na bitwę, Heli, oślepły i stary, znajdował się w Sylo. Czekającego na wynik ogarnęły złe przeczucia, gdyż serce jego trwożyło się o skrzynię Bożą. Przyprowadzono doń posłańca, który doniósł mu o tym, że dwaj jego synowie polegli, a skrzynia przymierza dostała się w ręce Filistynów. Niestety, taki los czeka tych, którzy się dziś nie wezmą za siebie i z całych sił, serca i umysłu nie powrócą na Boże ścieżki, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Dziś wybierz wierność, bo jutro może być za późno. Czytajmy dalej. Heli spokojnie przyjął tę wieść, gdyż choć straszliwa, nie była dla niego niespodzianką. Jedynie wieść o arce spowodowała u niego wyraz ogromnej rozpaczy na obliczu starca. Myśl, że to jego grzech tak obraził Boga i spowodował, że Bóg oddalił się od Izraela, złamała kapłana. Cios był ponad jego siły. Spadł z krzesła na wznak i umarł. Niestety nie ma żadnej wzmianki o tym, że Heli ostatecznie się skruszył. To raczej wyrzuty sumienia nim targały, tak jak później Judaszem. Ale gdyby dano mu jeszcze jedną szansę, też by jej nie wykorzystał. Czas na podsumowanie. Kontynuuję z ducha proroczego. Często używa Pan Bóg swych najbardziej zaciętych wrogów jako narzędzi karzącego jego niewierny lud. Gdziekolwiek istnieje nieprawość, spotka się ze sprawiedliwym wyrokiem Bożym. Wrogowie Boży mogą posłużyć Bogu za narzędzia karzące jego dzieci. Smutne to. Nie dajmy Bogu pretekstu do tego, aby musiał coś takiego wobec nas zastosować, żeby musiał nas oddać w ręce pogan jako swego karzącego narzędzia, bo jesteśmy mu nieposłuszni i niewierni. Nie ociągajmy się z wykonywaniem Bożej woli, bo możemy być pewni Bożego sądu. On nie zwleka, ale wykonuje wszystko w swoim czasie. Czytajmy dalej. Filistyni doświadczyli wielu nieszczęść z powodu obecności skrzyni przymierza. Dokądkolwiek ją wysłali, towarzyszyły jej groźne wyroki Boże. Mimo to ich kapłani nie doradzili ludowi porzucenia zabobonów na rzecz Boga Izraelskiego, który zmusił ich do uległości. W ten sposób wyroki Boże uczą grzeszników poznania bezcelowości opierania się jego woli. Samo podporządkowanie się potędze Bożej bez skruchy i miłości nie może uratować grzesznika. Przede wszystkim należy podporządkować Bogu serce, aby pod działaniem Jego łaski skrucha człowieka została przyjęta. Jakże wielka jest cierpliwość Boża wobec złości ludzkiej. Pobłażliwość Boża była nieskończenie wielka w stosunku do ludzi. 6000 lat Pan Bóg towarzyszył ludziom w tej pielgrzymce do nieba, pełnej bólu i cierpienia. Ale nadchodzi koniec. Sądy Boże są blisko i nie warto już stawiać niczego na swoim. Czytajmy dalej. Skoro jednak uparcie trwali w złem, Bóg odjął swą opiekuńczą dłoń. Stopniowo, acz zdecydowanie, Pan Bóg będzie odejmował swoją opiekuńczą dłoń. Więc 100 razy zastanów się, żono, zanim postawisz coś na swoim. 100 razy zastanówcie się, dzieci, zanim odburkniecie coś swoim rodzicom. 100 razy zastanów się, mężu,
Boży, gdy odrzucasz Jezusa Chrystusa i nie uczysz się od Niego, jak kochać swoją żonę i prowadzić ją i wasze dzieci do nieba. Czytajmy dalej. Nie chcieli słuchać głosu Bożego ujawnionego w Jego dziełach, przestrogach, radach i napomnieniach. W ten sposób, jak czytamy, sami zmusili Boga, aby przemówił do nich językiem sądu. Bo nie chcieli słuchać Boga w Jego napomnieniach, przestrogach, radach. Czytajmy dalej. Wśród Filistyńczyków znaleźli się mężowie gotowi przeciwstawić się powrotowi skrzyni pańskiej do ojczyzny. Duma ich ucierpiałaby z powodu uznania władzy i potęgi Boga Izraelskiego. Niemniej jednak kapłani i wieszczkowie poradzili swemu ludowi, aby nie naśladowali Faraona i Egipcjan, gdyż to ściągnie na nich nowe nieszczęścia. Ta duma jakże zaślepia i odbiera rozum. Czytajmy dalej. Skrzynię Bożą ustawiono na nowym wozie. Wóz ten ciągnęły dwie krowy, które nigdy nie nosiły ciężarów. Woły zawiozły skrzynię do najbliższego miasta Lewitów ku Bet-Szemesz i Filistyni uznali to za znak, że to jednak Bóg Izraelski sprowadził na nich te nieszczęścia. W Bet-Szemesz to nie koniec doświadczeń, jakie towarzyszyły skrzyni pańskiej, kiedy była poza Jeruzalem. Jednak w Bet-Szemesz, mimo że było to miasto Lewitów, dopuszczono się tam karygodnego czynu. Czytajmy. Mężowie z Bet-Szemesz umieścili skrzynię na kamieniu, który przedtem służył za ołtarz. Radowali się z powodu jej obecności. Złożyli krowy na ofiary całopalne. Ale nie okazali skruchy za grzech. Nie przestrzegali oni wiernie prawa Bożego. Dlatego radość ich powodowana powrotem skrzyni Bożej, zwiastuna dobrodziejstw, nie miała prawdziwego podłoża świętości. Zamiast przygotować odpowiednie miejsce do przyjęcia skarbu, pozwolili mu zostać na polu, przypatrując się poświęconej skrzyni, rozmawiali nad cudownym sposobem, w jaki została im zwrócona. Rozważali jej nadprzyrodzoną moc. W końcu, nie mogąc się oprzeć ciekawości, zdarli przykrywy i odważyli się ją otworzyć. Kolejna zdumiewająca postawa, tym razem ludzi z Bet-Szemesz, ludu Bożego, ludzi z miasta Lewitów. Zbadajcie siebie, czy jest wam bliska. Jak można radować się z tego, co Boże, złożyć Bogu ofiarę, a jednak pozostawić świętość daleko od siebie i jeszcze godzinami rozmawiać o Bogu, by potem Go zbezcześcić obmową, uporem, krzywoprzysięstwem, pożądliwością, lekceważeniem, beztroską, lenistwem, obojętnością, zaniedbaniem i nigdy nie doświadczyć skruchy. Czytajmy dalej. Wszystkich Izraelitów uczono traktować skrzynię z wielką czcią. Nawet Lewici nie mieli prawa spoglądania na nią, kiedy okoliczności wymagały przeniesienia jej z miejsca na miejsce. Raz do roku wolno było arcykapłanowi spojrzeć na skrzynię Bożą. Nawet pogańscy Filistyni nie ośmienili się jej otworzyć. To też karygodne zuchwalstwo ludu z Bet-Szemesz zostało natychmiast ukarane i wielu z nich zginęło nagłą śmiercią. Ale i ta kara nie skłoniła pozostałych do skruchy, tylko do spoglądania na skrzynię z zabobonnym lękiem. Chcieli pozbyć się jej jak najszybciej, ale nie śmieli jej poruszyć. Wobec tego wysłali poselstwo do mieszkańców Kiriat Jearim, prosząc ich, aby zabrali skrzynię. Mężowie tego miasta z wielką radością przyjęli świętą skrzynię. Wiedzieli, że była ona błogosławieństwem dla posłusznych i wiernych. W radosnym i uroczystym nastroju przenieśli skrzynię Bożą do swego miasta i umieścili ją tam w domu Lewity Abinadaba. Mąż ten wyznaczył na opiekuna skrzyni swego syna Eleazara. Jakże inna radość. Radość, która jest odpowiedzialna, troskliwa,
wnikliwa i uroczysta. I na tym kończy się w tym momencie w książce Patriarchowie i Prorocy to sprawozdanie, a potem na stronie 538 zaczyna się sprawozdanie o Dawidzie, który zapragnął przyprowadzić skrzynię do Jeruzalem z Kiriat Jearim, co już znamy z artykułu o Uzzie. Podsumujmy słowami Ducha Proroczego z książki pod tytułem Patriarchowie i Prorocy, strona 453. Izraelici wciąż jeszcze trwali w bałwochwalstwie, dlatego jako naród ponieśli karę, nie mogąc się uwolnić z jarzma filistyńskiego. 20 lat cierpieli prześladowania od swych wrogów. Tymczasem Pan Bóg dalej chce im okazywać łaskę. I Samuel odwiedzał miasta i wsie. Chodząc po całym kraju, starał się nawrócić serca ludu do Boga ojców ich. Wysiłki te nie były bezowocne. Cały dom Izraela zatęsknił za Panem. Wtedy Samuel tak powiedział do całego domu Izraela. Jeśli chcecie się nawrócić do Pana z całego serca, usuńcie spośród siebie wszystkich bogów obcych i Asztarty, a skierujcie wasze serca ku Panu. Służcie więc tylko Jemu, a wybawi was z rąk Filistynów. Synowie Izraela usunęli Baalów i Asztarty i służyli tylko samemu Panu. Wtedy zarządził Samuel. Zgromadźcie wszystkich Izraelitów w Mispa, będę się modlił za wami do Pana. Zgromadzili się w Mispa i czerpali wodę, którą rozlewali przed Panem. Pościli również w tym dniu, tam też zawołali. Zgrzeszyliśmy przeciw Panu. Samuel sprawował sądy nad Izraelitami w Mispa. Skoro Filistyni posłyszeli, że Izraelici zebrali się w Mispa, władcy Filistynów wyruszyli przeciw Izraelitom. Kiedy usłyszeli o tym Izraelici, zlękli się Filistynów. Wtedy Izraelici prosili Samuela: nie przestawaj modlić się za nami do Pana Boga naszego, aby nas wybawił z rąk Filistynów. Samuel wziął jedno jagnię z sące i złożył je na całopalenie Panu. Wołał do Pana w sprawie Izraela, a Pan go wysłuchał. W czasie, gdy Samuel składał całopalną ofiarę, Filistyni przystąpili do walki z Izraelitami. W tym dniu zagrzmiał Pan potężnym gromem przeciw Filistynom, wywołując popłoch tak, iż ponieśli klęskę nad Izraelitami. A stało się tak na mocy skruchy, jaką odnieśli, gdy skrzynia wróciła do Izraela. Spotykamy się tutaj z rzeczywistą wiarą, z religią płynącą z serca, podobną do tej, którą nauczał Chrystus, kiedy chodził po ziemi. Bez łaski Chrystusowej same tylko zewnętrzne formy religijne były bez znaczenia i bez wartości dla starożytnego Izraela. Tak samo i bez wartości są dla nowotestamentowego Izraela. Dziś również zachodzi potrzeba powrotu do prawdziwej religii serca, jaką doświadczył starożytny Izrael. Skrucha jest pierwszym krokiem powrotu do Boga. Nikt nie może wykonać tej pracy za kogoś innego. Tej oliwy nikt nikomu nie udzieli, nie przeleje. Jak czytamy, musimy sami ukorzyć się przed Bogiem, odrzuciwszy precz wszystkie nasze bożki. Gdy uczynimy wszystko, co do nas należy, będziemy uratowani. Zarówno dla narodów, jak i dla jednostek droga posłuszeństwa prowadzi do szczęścia, a zbaczanie z niej przynosi klęskę i ruinę. W dzisiejszym wykładzie, artykule dowiedzieliśmy się, co doprowadziło do tego, że Arka Przymierza dostała się w ręce wrogów Izraela i była nieobecna w Jeruzalem. I dopiero Dawid zdecydował się na przywiezienie jej z powrotem, co rozważaliśmy w artykule o historii Uzzy. Arka Przymierza, w której znajdowało się Prawo Boże, symbolizowana jest dziś przez nasze serca i to, do czego one lgną. Prawo Boże, wpisane w nasze serca, oznacza posiadanie charakteru Chrystusowego. Jeśli poprzez naszą niewierność pozwolimy sobie, że nasze serca staną się własnością szatana, to sąd Boży nas nie ominie. Ale jeśli jeszcze ciągle skorzystamy z Bożego miłosierdzia i z Jego łaski, to On nas ochroni i przez wszystko przeprowadzi dla imienia swego. Droga żono, matko, córko, siostro, babciu, ciociu, kuzynko, koleżanko, przyjaciółko, wujku,
bracie, dziadku, synu, mężu, kolego, przyjacielu, nie zwlekaj, ale już dziś wybierz Jezusa Chrystusa i bezkompromisowo podążaj za Nim. Ty sam w Bogu uczyń możliwym to, co tylko wydaje ci się z ludzkiego punktu widzenia niemożliwym. Postaw na wierność Bogu i prawdziwie skrusz przed Nim swoje serce, a jest jeszcze nadzieja. Pozostając w błogosławionej nadziei, że staniemy na wysokości zadania i oddamy się bezwarunkowo i dogłębnie Bogu Ojcu do Jego dyspozycji i staniemy się już dziś członkami obecnego Królestwa Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Pozostając w tej nadziei, Beata Maciejewska.